Artur ma 19 lat i dziecięce porażenie mózgowe. W wyniku powikłań poporodowych chłopak jest niepełnosprawny. Skończył liceum, ma w wolnych chwilach lubi grać na komputerze. Jego mama chce, by normalnie żył. Nerwów też potrafi napsuć. To nie jest tak, że te nasze chore dzieci nie psują nam nerwu. To jest tak samo jak ze zdrowym dzieckiem. I tak samo się wkurzamy na siebie. Tak samo ma swoje obowiązki. Jest nieśmiały. Ze względu na swoją wadę mowy nie lubi się odzywać, bo boi się, że zostanie niezrozumiany, a nie lubi powtarzać. Ale jest jeden temat, o którym Artur może mówić w nieskończoność. Race running to jazda na rowerze. Niepełnosprawni tacy jak Artur coś robią, są zauważeni, nie? Ktoś zwróci na nich uwagę, gdzieś pojadą. To także doskonała forma rehabilitacji i nie tylko. Mogę do jóźdy płakać się kolejkami, jak nie pogoda tą rumę jedzie kuptałem. Skuter już ma, a chciałby mieć też własny trójkołowiec. Potrzebuje jednak 6000 zł. Pomóc Arturowi można wpłacając pieniądze na podany numer konta z dopiskiem darowizna na rzecz Artura Krzyżka.